No widzowie, witam was w grze. Jakiej grze? To jest opowiadanie. No, to zaczynamy. Wszystko rozpoczyna się w 1896 roku. I właśnie był wyścig o Afrykę i Niemcy zdobyli jak najmniej. Jeszcze tutaj coś dostali. I gdzieś tutaj, ale zapomniałem to odznaczyć. No. Więc właśnie Niemcy byli idealni, ale w końcu to mogło wszystko przestać istnieć przez pierwszą wojnę światową, bo mieli nawet kolonie. Co prawda mieli mniej niż właśnie Francja, ale mieli więcej od Belgii. Niemcy mieli nawet kolonię swoją, ze swoją flagą. Więc ja sobie trochę poklikam i widzimy się. Dla was to będzie kilka minut, a dla mnie to będzie wieczność. Nawet cesarstwo koreańskie mnie lubi. Jak będzie rok 900, to wtedy się widzimy. I wtedy powstał pierwszy sojusz, czyli Niemcy z swoją kolonią. Nieważne. A jak się zastanowiecie, czemu właśnie mam kawałki żołnierzy na granicy z Austro-Węgrami, to dlatego, że z nimi jeszcze nie mam sojusza. Bo jeszcze nie ma roku 900. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale wtedy w Rosji była inna stolica. No, bardziej to Sankt Petersburg, ale dobra, nieważne. No, to jest już rok 900. Dowód. No, to właśnie wydarzyło się dużo rzeczy w tym 900 roku. No i co? Nie wiem co. Jakbyście się zastanawiali, kto pytał, no to nikt w sumie nie pytał o tą historię. No, ale dobra, nieważne. Niespodziewanie, Albania zajęła Czarnogórę. No i dalej mało się działo. No może poza tym, że u Rosji była jakaś plaga, teraz to jest jakieś pustkowie. Serio. A jak widzowie chcecie więcej takich rzeczy, no to wtedy zostawcie łapkę w górę, suba pod tym filmem. I komentarz, że chcecie więcej takich odcinków. Niespodziewanie Chiny zajęły właśnie cesarstwo koreańskie. I została im tylko ta mała wyspa. Aż w końcu nadszedł 1905 rok. Wtedy to właśnie była wojna rosyjsko-japońska. I nie skończyło się to dla Rosji zbyt dobrze, bo stracili kawałek wyspy. Oni chcieli tylko Mandżurię. O, jakby co, to jest scenariusz zrobiony przeze mnie. Jak będzie 1914, to się wtedy widzimy. Mam już milion hajsu. Nie wiedziałem. W końcu Japonia wygrała z Rosją i dostała tą wyspę. A w Namibii było dużo dziwnych rzeczy. 1912 były już wojny bałkańskie. Jest 1914. No to część druga za kilka dni.